Stworzyliśmy dwa kolory opasek na rękę. Kolor żółty oznacza zachowanie dystansu społecznego ze zgodą na kontakt, natomiast kolor czerwony to jest bezwzględny dystans i bez zgody na jakikolwiek kontakt. Opaski służą ułatwieniu komunikacji, jak również przypominaniu o codziennych zasadach bezpieczeństwa w relacjach z otoczeniem. Dystans, dezynfekcja, maseczki, a więc zasada DDM, to zasada, w którą wierzymy, która pozwoli nam wszystkim trwać w zdrowiu i cieszyć się naszym dotychczasowym życiem, jakże zmienionym przez koronawirusa, wraz z naszymi bliskimi, w trosce o zdrowie nas wszystkich. Badania naukowe i praktyka kliniczna wykazują, że zachowanie określonego dystansu zmniejsza szansę zarażenia. Po prostu wirus, który podróżuje na kropelkach pary wodnej, wraz z siłą ciężkości opada na powierzchnię mniej więcej około 1,5 metra od osoby, która emituje wirusa wraz z powietrzem wydychanym. A więc zachowanie tego dystansu zmniejsza ryzyko, że ten wirus upadnie akurat na nasze błony śluzowe czy na nasze spojówki. Badania doświadczalne, które były wykonywane w różnych obszarach, w różnych miejscach, wykazały, że ten dystans około 1,82 m jest optymalny i wirus upada przed pokonaniem tego dystansu. Dlatego mówimy o tym dystansie 2 metrów, nie metra, nie 1,5 metra, tylko właśnie około 2 metrów między osobą, która emituje, czyli mówi, a między osobą, która słucha, czyli no, teoretycznie ma szansę przyjąć wirusa na swoje błony śluzowe. Fundacja Słodziaki dla dzieci z cukrzycą typu pierwszego od lat wspiera edukacyjnie zarówno dzieci, jak i ich najbliższych. Diabetycy, podobnie jak inne osoby z chorobami przewlekłymi, są zdecydowanie bardziej narażone na zachorowanie na koronawirusa. Dlatego też musimy się wspierać wzajemnie i pomagać sobie w zachowaniu dystansu społecznego. Z tego względu bardzo gorąco wspieramy ideę noszenia opasek.